Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Brączek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017. Oczywiście seria... Oczywiście seria od zera do farmera, dzisiaj ze mną Adam, który jest bardzo spragniony. Cześć. Oraz Bolek. Cześć. Jak widzicie, tutaj sprzęty się już ukazują za nimi. Pierwsze co, zajmiemy się oleczką, Adaś się jeszcze napije, Bolek zostaw mój ciągnik. Nie. To Bolek wylał. To był Bolek? Serio? Tak. Ja dopiero wszedłem. Przecież się zacząłem śmiać, debil, to jak miałbym to nalewać? No, a co? A nalewając... nalewając coś do tego, do kubka czy tam do szklanki, nie możesz się śmiać? Nie, tak się zacząłem śmiać, bo jest ciasno. No dobra, to jak chcesz. To dobra, to Bolek był. To wtedy tak, to był spragniony nie jest Adam, tylko Bolek, okej? Okay? Stop! Tak, przepraszam. Ja mam co? Jechać. Stop! A czym ty jedziesz? Nie wiem. O Boże! Myślałem, że nie chodzą dla mnie. Ja pierdolę. Król parkietu, to ja jadę. Ja tu sobie sprzęt przygotowałem na odcinek, że już cały świat mi kurwa nieuchwalana zabiera. Dobra, to już go odstawiam. Jadę siać. Jedź siej, tak. To ja bo, nie, ty Adam to weź przyczepę mi przywieź obornika. Bołobus. O nie. Boże, my bad. Bo ja sobie właśnie skończę to pole, bo jak widzicie, tutaj zacząłem u Adasia na odcinku orać. I potem sobie zajmę się obornikiem. A na które pole mam ci to wywieźć? Nie wiem obornik? Kto, ale ktoś mi... Na 16 tutaj chcesz ten obornik? Gościu? Tak, 16. Ktoś mi włączył radio, czajcie to? Ja nie wiem. Mam w farmingu radio włączone, nie wiem czemu. Okej. Okay, a, okay. Dobra, młody grał, już pamiętam. Łukasz. No, włączył se radio. O, ale się fajnie orzy tym tutaj. W ogóle pierwsza orka... Fajnie. Pierwsza orka JCB, tak wam powiem. No i fajnie, bo masz większe pole takie do orania. My mieliśmy dwa małe takie pirtki, to tak do dupy się orało, że szok. No ja chciałem sobie właśnie tego JCB dzisiaj przetestować, bo ma troszeczkę koni mniej niż niż Fendt. Chociaż nie wiem, czy dużo więcej. Ile on ma ze 200? Ten JCB? Więcej 230? Nie ma. O, no to nie, to tylko trochę mniej. No bo zaraz ci powiem, żeby nie skłamać, żeby nas nie wyzywali potem. No to mówię, JCB sobie fajnie radzi z tym pługiem. Zaraz będzie ktoś w komentarzach pisał, że za mały ciągnik, no ale co? My korzystamy z tego, co, dobrze, na, co, z tego, na co pozwala nam farming, także nie macie co nas wyzywać, że za mały ciągnik pod 10 koni tego. 10, no 10 koni mniej ma, nie? Jedną przyczepę, gościu? Tak, myślę, że jedna przyczepa wystarczy, bo ostatnio jakbyśmy te dwie przywieźli, to żeśmy tyle obornika wyrzucili, że... To tam jedną, jest jedną przyczepę śmiało i gitara będzie. Okej. Bo ogólnie postanowiliśmy, że ten sezon sobie siejemy kukurydzę na kiszonkę i na ziarno. Siejemy jęczmień, który już jest zasiany, zapraszam oczywiście do Bolka na odcinek, bo tam mieliśmy nocny odcinek. Sialiśmy sobie jęczmień na dwa siewniki, także bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. No i postanowiliśmy, że zasiejemy sobie właśnie soję, jęczmień i kukurydzę i w tym sezonie to by było na tyle. Bo no nie chcemy więcej siać, bo no nie mamy tyle pól, żeby tutaj taką różnorodność jeszcze prowadzić, nie? No, przydałoby się. Jeżeli byśmy się upali, no to udałoby się nam jeszcze powiedzmy jedno pole przeznaczyć na buraki, ale jedno pole się nie opłaca, bo tego sprzętu no byśmy musieli wypożyczyć tylko na jedno pole, a to nie jest zbytnio opłacalne, nie? Tak. Chociaż 15 tysięcy, no w sumie 10 czy tam 12 tysięcy zapłaciliśmy za wypożyczenie, to powiem, ale że... Ale nie, no tak sezon na sezon wypożyczać teraz to przyjdzie. No to... Nie, ja myślę, że ten sezon sobie odpuścimy i w przyszłym sezonie już kupimy normalnie swój sprzęt do buraków i, mówię, i to będzie najlepsze rozwiązanie. 50 tysięcy wyjść na polu, kurde, numer 16, które nie jest jakieś duże, to jest naprawdę dużo. Na tym ostatnim odcinku Adama, nie? Tyle wyszliśmy. To jest no to nie całe 50 tysięcy, ale naprawdę opłacalne było to, nie? Bo tam chyba wyszliśmy 40 z groszem, nie? No. To tak czy siak, nie? To i tak jest duża kasa, jak za takie małe pole. Ja mówię, nawet wiesz, gdzieś jakieś pole obok torów tylko sobie upatrzeć i siać tam buraki i stary, wiesz, nie bawić się z wożeniem ani nic, tylko od razu sypać na pociągi, zajebiste. Zajebista kasa może być z tego. No bo i tak cena cały czas praktycznie jest najlepsza na pociągach, nie? No. Ale zobaczymy, no ziemniaki chcieliśmy robić, ale sobie stwierdziliśmy, że odpuszczamy te ziemniaki i... Pójdziemy na razie w buraki, a później powiedzmy jakiś sprzęt właśnie do trawy, tak jak Bolek mówił na swoim odcinku. Planujemy zakup właśnie tej przystawki do sieczkarni, bo sieczkarnia ostatnio bardzo mało pracuje i to nas boli. Także chcemy sobie zakupić też właśnie tą przystawkę i zrobić jakieś tam powiedzmy takie taką siano-kiszonkę, nie? No. Ile tam ogólnie dostałeś, bo bramek? Ile dostałem? A co ty robisz? Musiałem wysypać bochy. 1400. Ile 1400 to tam biedne? No. To bieda, nie? No, to aha, musi być. Ty, Adaś, bo jak mi przywieziesz ten obornik już, nie? Jo. To bądź tak miły i przyprowadź mi też ładowarkę, okej? Okay? Dobra, nie ma problemu. Super, dzięki. Czajcie ogólnie, że tak wejdę w ogóle nie w temat,
ale w tym ośmiu, oto minucie, oto sekundzie Przemsonowi wybyło 100 tysięcy subskrypcji. Gratulujemy Przemsonowi. Gratulujemy serdecznie. Kolejny, który z grona właśnie farmingowców 100 tysięcy subskrypcji, tak naprawdę. Poszedł w ślady Bolka. Także, jak wyjdziecie za nami już. Także wielkie gratulacje dla Przemsona i w komentarzach też możecie pisać właśnie gratki dla niego i zapraszam na jego kanał. Dobra, jak już zaczęliśmy gadać o innych youtuberach i innych ludziach, w ogóle to tak jeszcze chciałbym zaprosić was właśnie na Facebooka do Dustera. Nie wiem, czy widzieliście stronka Duster Pix. To jest mój grafik, który ostatnio wykonał dla mnie właśnie nowy awatar, jak i na Facebooka, tak i na YouTube'a. Wykonał dla mnie tło na Face'a. I wykonał dla mnie właśnie jeszcze wstawkę do filmu, także bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam do niego na Facebooka. Polecam bardzo serdecznie, jeżeli ktoś właśnie potrzebuje jakąś taką grafikę, bo Adasiowi też chyba, Adaś, tobie też tak, robi, nie? Też tam coś chyba dostałem, jakiegoś fajnego. No, ale... także bardzo serdecznie polecamy i zapraszamy, link oczywiście w opisie, jeżeli nie zapomnę. Dobra. Ja przeważnie z takimi rzeczami to ja zapominam. Wiem gdzie. Dobra, teraz, kurde, jak ten znak tu postawię, ja muszę tutaj znak cały omijać. Adaś, ładujesz już tam przyczepę? Ja. O, to super. Takiego samego upierdolszonego to nie widziałem chyba nigdy na tej serii. A co, samajem się już? No tak, już my... Nie, jeszcze Fendt jest wolny. No, nie, Fendt jest zajęty, gościu. Aha, niestety. Bo ty przyczepę pewnie wziąłeś Fendt. W związku. W związku z przyczepą. Ja myślę, że ja sobie na spokojnie na tym odcineczku skończę to pole tutaj orać i... Będę się zapinać. Żeby... Bo ostatnio w sumie cały czas odcinki mieliśmy tak, że coś zaczynaliśmy, czegoś nie kończyliśmy i... Dobrze, teraz zrobiliśmy kilka odcinków pod rząd, bo wiadomo, że jak ktoś nagrywa, to te dwie pozostałe osoby mogą sobie tam nadrabiać inne pola, nie? No i w sumie wszystko żeśmy nadrobili, nie? U Adama na odcinku i u Bolka na odcinku wszystko żeśmy nadrobili i już jest praktycznie, no, wszystko zasiane. Idziemy na równo. No to zajebiście idzie. Jednastkę zasialiśmy u Bolka do końca. Ja, kiedy oni tutaj siali właśnie kukurydzę na 14, ja sobie zasiałem 15. No także mówię, robota cały czas idzie. I została jeszcze 16 i 19 do zasiania. Ja powinienem w odcinku zasiać całe pole kukurydzą, więc spoko, zostanie nam tylko jedne pole do kukurydzy, jeszcze do siania. No ludzie, na pewno kolejny odcinek u mnie to już będą jakieś... nie żniwa. Wiem czy... No prawdopodobnie w kolejnym odcinku już żniwa i myślę, że może już tą kukurydzę by można było kosić na ziarno, tą z tym nową przystawką. Najpierw to na pewno będzie najpierw kiszonka, nie wiem do kogo teraz kiszonka wychodzi. Do mnie teraz. Chyba ja. Albo. No tak, bo ostatnio. U Adama była ostatnio. Chyba. Nie, już nie pamiętam kiszonki, więc. Przed ostatnio u mnie czy u ciebie właśnie. Nie wiem, ja dobra, już nie pomogę, po odcinku, sobie zobaczymy. Bo kiszonkę teraz właśnie postanowiliśmy, że tutaj koło domu będziemy sobie mieli na 14. W sumie mieliśmy już tutaj kiedyś kiszonkę, no i teraz będzie drugi raz, nie? A i trzeba tam sprzedać jeszcze. To też no trzeba doliczyć jakieś. Tą do końca trzeba sprzedać. Mamy 147 tysięcy aktualnie. Nie ma ceny teraz, to kurde lipa, bo by ten. By pojechał sprzedawać. No. Na następny odcinek trzeba zrobić cenę. No to u ciebie już, nie? Znaczy u Adama, sorry. Jop. To już któryś jeden spędzi trochę na tym, na biogazowni. No by trzeba było to posprzedawać, żeby ten cały silos już pierwszy był pusty, nie? Do wwożenia następnego. No. Żeby tam sobie zaległości nie robić. Chyba, że wyłącz ten rośnięcie, wyłącz wszystko, nie? I daj czas na 30. Nie chcę, żeby mi się teraz podczas odcinka pogoda bardzo zmieniała. A, no ja, bo ci się kolory zmieniają. No, także wolę, gdyby nie żeby... to by tak można było dać, bo wtedy by cię może cena się zrobiła. Już poza odcinkiem sobie to zrobimy, tam powiedzmy u Adama, ja pojadę się pobawić tą ładowarką i posprzedaję sobie to, nie? No zobaczymy. Trochę się powymieniamy, na pewno będzie beka. Ja chyba tutaj na tym polu poprzeczniaki sobie zostawię i poprzeczniaki się przyjedzie zrobić tym mniejszym pługiem, tym Amazonką 7. No, tak, bo przecież tam nie ma sensu tym robić. Tym wielkim tutaj to naprawdę, żeby się wykręcić, to powiem wam, że... Zbydlak! To powiem wam, że tym pługiem jest wygodnie właśnie na takim kawałku, jak teraz sobie tutaj robię, bo jest długi, jest szeroki, także... Jest długi? To Adam gruby, tylko, Adam to znaczy tylko jest szeroki. Gruby! Wąski pachnący, śmierdzący, cza. Jeszcze pachnący. Niezły pachnący. O kur... Ja powiem wam, że chyba nawet lepiej się orzy tym JCB niż Fendem. Bo się łatwiej odwrócić, znaczy na więcej miejsca widzisz chyba. Znaczy nie tak, dopóki kierownicy nie będę miał, to i tak cały czas praktycznie z zewnątrz sobie jeżdżę. Aha, no to ja. Bo mi się źle jeździ w środku, jak mi ta kierownica tak szarpie. Jo. Ej, jebany, babcie szarpie. Brzydko to wygląda, ale już niedługo, ludzie, już niedługo
Może nawet za parę dni, jak... Czekamy z, po prostu z utęsknieniem. Jeżeli jaka będzie uprzejmość kuriera, to tak będziemy mieli kierownicę. Na Gonty tak. Tirem podwozi podobno. A nie może, ja słyszałem, że to Morzem Śródziemnym przez Bałtyk jedzie. Pod wodą. Pod wodą. No, także z granicy idzie do nas kierownica. Tak, pewnie tak, niestety. Anglia. Inland. No 100%. No tak, no bo... A dziwne, że wtedy panel, nie? A no, no może mieli po prostu na stanie tutaj. Może był na miejscu, ale i tak fajnie, że jest pewne to, że tą kierownicę będziemy mieli, nie? Jo. Bo ja już się nie mogę doczekać, także... Aha! Chciałem zapowiedzieć właśnie sobie live'y u mnie na kanale, bo planuję sobie już teraz po 31, czyli od 1 lutego zacząć już też z live'ami, tak jak było kiedyś. No i na pewno teraz właśnie Adaś powróci do live'u, także będę się jakoś z nim ugadywał, żeby on robił powiedzmy jednego dnia, ja drugiego. Jo, no jakoś to ja codziennie na pewno nie będę robił, bo nie wyrobię się, więc... Znaczy ja raczej nie będę miał ustalone dni do live'ów, tylko po prostu kiedy będę miał czas, kiedy Adaś nie będzie robił, ja się będę do niego dostosowywał. Kiedy Adaś nie będzie robił live'a, wtedy ja sobie po prostu odpalę się i tyle. Ja też. To nieźle. Nie wiem, może na 80 tysięcy zrobię 12-godzinnego live'a? Nie, no na pewno nie. Ale szczerze, samemu było ciężko, ale... ty Adam, już masz przywiezione to? Tak, ja już wszystko tam czekam na ciebie. Wszystko? Dobra, masz. Oraj do końca. Masz, oraj. Oraj sobie do końca, gdzie Bolek zostawił? O Boże, weź Bolek wyłączaj koguty, okej? Okay? Ja włączony miałem? No w New Holandzie, żeś kurwa tylko lekko wyjechał za bramę, już koguty miałeś włączone. No kurwa, no ty, to tak jak ten u ciebie, co czekaj Krzychu nam ostatnio powiadał, co cały czas na kogutach jeździ. Jo. A, no bo Bolek, wiesz, koguty dopiero co ogarną na kierownicy, to od razu klika jak tą 16, kurde. O. Ja na klawiaturze gram. Na dusze przyciski, dobra. Ja pa. I grasz na klawiaturze. Ja nie, ja nawet jak będę u kogoś grał, to będę sobie grał na klawiaturze. Jo, no u mnie to kierownica być musi wszędzie, ciągle. Znaczy na kierownicy, sorry. Chociaż to pewnie do czasu, jak potem mi się nie będzie chciało jej już przestawiać. Ja to będę chciał tak robić, żeby ją nie odpinać. To będzie najważniejsze. Jak nie? To cały czas będziesz miał ją przy sobie tutaj? Tak. Będę chciał tak no, fajnie... Nie będziesz w ogóle... No co, Facebooka też będziesz z kierownicą przeglądał? Nie, po prostu tak chcę ustawić kierownicę, kurwa. Żeby po prostu mi nie przeszkadzała, tak jak ta poprzednia robiła, co nie? Bo ja nie odpinałem w ogóle poprzedniej, co nie? Aha, no to ja też nie odpinałem od USB. No jo, no od USB to jedno, ale też ją nie odpinałem, tu nie przestawiałem w ogóle z biurka. Jak się nowy pokój zrobię. Serio, to jak to nie jest zrobione? Na bok fajnie przesunąć, co nie? No to miałeś ją na biurku przed... Tak, ty kurwa, Adam? O Boże, już myślałem, że w ogóle oborniki na to pole przywiozłeś. Ja tak jadę przez kurwa tym asfaltem, patrzę kurwa, tam gdzie ta kupa buraków była, patrzę, no kurwa, obornika nie ma, ty mówię, co jest? Ja tutaj ci w rogu fajnie będziesz miał z góry ładować. No dobra, już widzę. Co tak jest do kurde? Co jest do chuje, dziomie? Zajebali mi obornik. Nie, dobrze wymyślałeś. Nie było mnie 2 minuty. Haubę zajebali. A, tutaj pewnie tak dużo na ten rozrzutnik wejdzie łyżek. No, z dwie. Nawet nie, bo tu już jest trochę wsypane. Co, no to dwie nie wejdą nawet, bo to ma 4,5 tony, a tu wchodzi 8. 8, no to dwie. Niecałe. Niecałe. Tam bez... No w sumie dobrze, bo rozrzucanie jest duże, bo ten obornik wcale... Tak szybko się nie kończy na tym rozrzutniku. Ale mówię, tak za 2-3 sezony trzeba pomyśleć o większym rozrzutniku. No na pewno, jak tego obornika będzie tak duże jak jest teraz. Bo moim zdaniem obornik fajniejsza zabawa niż gnojowica. Może trochę więcej niby schodzi czasu, ale fajniejsza zabawa jest. I jeszcze po tym oborniku każde pole powinniśmy orać, moim zdaniem. No pewno przeważnie się orzemy wszystkie pole przecież. No. Więc na luzie, ziomuś. Tego gnojowica jest fajna, bo odsykasz ją. Na pewno nie będziemy żubeczka, robić dużo od razu się nie git. Na pewno nie będziemy robić dużo znowu z obornikiem, bo będziemy ciągle orać, ale kurwa, pola, konkretnie, potrzeba, to na konkretnie pewno stylizowane tu jest. Gdzie? A co źle? Masakra. Przecież ja tam talerzowałem. Ty tu talerzowałeś? To na 3 kurwa od znaczy lewej nie, strony. Przepraszam, Adam talerzował od lasu, ja od ulicy. No tutaj od strony kurwa tamtego dołu, czyli jak tory idą. A no to nie ja, to Adam. Czekaj, idę zobaczyć, bo już widzę oskarżenia idą na mnie. Nie, no bo kurde ten, taki pasek jest w chu. Tam idź, teraz chodź tu. Ono. Widzisz? Gdzie? O kurwa, ten pasek tu? No. Chodzi ci to? No. To akurat nie pamiętam. O Boże. Wpływem. Adam nie pamięta co robił. Ale nie pamiętam, że taki jakiś mi jakaś miedzy tam. Góryza po góry. Stenkaj, właśnie.
Nie denerwuj się. Jaka mijaka szczeli. Weź lepiej Alama nie pod kurwę dzisiaj. Nie, ale serio, nie? Bo jest podkurwiony. Przed przymiedzy po prostu nie zauważyłem, czy nie? Ale zajebiście. Kurde, jak fajna akcja ten obornik jest, jak ten, jak widać go na tym, na polu. Co się tutaj na tym małym przy świniach? Słonecznik? Nie, no jedno pole. Po co pole kurwa temu? Jedno pole słonecznika? No i chuj. Nie, no znowu fajnie by było. No ale i tak masz ten, i tak tam będziesz kosił tą przez stawką. No to ale co nam da taki kurwa, no pół tony? Tak wszystko. A pół tony słonecznika co nam da? Czemu pół tony? Skąd jest tak tam było? Jak cztery, no więcej tam nie cztery, będzie. 4 tony było kukurydzy, więc powinno być słonecznika więcej. No to ja wolałbym kukurydzę i akurat będę miał zawsze jeden ten. No i dwa pola obok siebie, to zaraz dwa to skosisz, jak będziesz przejeżdżał. No. Ja pojadę no, z tym wiem. Małym na małe, a... I to no, i tak to samo by było. A i tam Wojtuś. Zero. Wojtuś nie marć. Pojedź. Ja pierdzielę, ja tym... Na jednym rozrzutniku ja robię kurwa 4 razy w tą i z powrotem. Masakra. Siny jestem, ile tego tak mało idzie, że... Naprawdę. Gnojowicy już więcej kurwa idzie. No może dlatego, że nie wiem, za szybko jeździmy, no ale to powinni oni dostosowali tą prędkość, ile można maksymalnie. Nie no, ja jeżdżę kurwa tyle ile na pewno szybko się nie powinno jeździć aż tak, ale... Nie no wiem, ja nie tam, wiem, ile ja widziałem, u mnie to na full pizdę zapierdalali ZTS-em, żeby no, tylko mocno, żeby no, tylko wałek się szybko kręcił no, no i żeby tylko wiesz, żeby... O Boże, chodźcie tu. O Boże, gdzie? Co zrobiłem? O Boże, co odjebałem? Przyjebałem siewnik i zobaczcie, gdzie się zsunął ten... Nawozy. Nie na wozie, tylko ziarka. O kurwa. Bronek, brak, chodź tu. Fail, zobacz na dach. O Boże. Ja tak podjechałem, a mi się zsunął i poleciał. Ja tego nie zdejmę, patrz, ile brakuje. Nie zdejmiesz tego, ture. Może, no, ładowarko. Nie, zdejmiesz, od boku to weź. Od boku, nie, chuj. Weź to pchnij. Czekaj. Urwę. Boże, jak ty to zrobiłeś? No podjechałem, a on kurwa i stanąłem, bo mówię, a za daleko już, a on tak poleciał do na wprost. O Boże, wyrwał kabinę. Nie, kabinę. Dobra, wypierdolsiło się. O Boże, wszystko, dobra, idę stąd. Zboże, ale jakbym poderwał. Adam, leć po łopatę. Leć po worki. Takie coś też się kurwa nie widziałem. Nie wiem, jak ty to zrobiłeś, no ale to nie... Nie wnikam, nie? Jadę do przodu i zahamowałem, a on się po prostu, wiesz, tak na wprost poleciał. Ale którym ty jechałeś? Turem, tak? Case'em, no. Case'em. O Boże, nie. To tylko no nie niezłe dymy, powiem ci, Bolek. Naprawdę robisz tutaj na serii. Ale jest śmiesznie przynajmniej. Dobra. Ja już drugi rozrzutnik, kurwa. Dopiero drugi rozrzutnik, ja już pół pola mam zrobione. Bolek, jesteś? Mhm. Już myślałem, że ci teraz wywaliło. Muszę, kurwa, ogarnąć tego, żeby to ładnie postawić. Ja pierdziel. Ale dymy. A pomyślcie sobie, jakby długo się rozwalało takim dużym rozrzutnikiem. O Boże. Ty, szczerze? Na razie. My ostatnio żeśmy... Nie rozwala się długo brączek, szczerze? Krócej niż tym. Serio? Ale on szerzej daje, ale nie? Robi w chuj szeroko, no bo my żeśmy u Adasia robili obornik tymi jaskinkami. To starym mówimy, o no ale przed jaskinką masz jeszcze jednego, nie? Jakiego? No przecież tego małego masz takiego. Małego masz? Małego. No co ty? No nie, no, nie masz. A nie, przepraszam. Widzisz? Przepraszam, ja myślałem o tym Strautmanie dużym. O. To nie jest Strautman. Joskinka jest mniejsza właśnie. Ale ten Joskin jest fajny. Jo, jest kurde, ale jest pamiętam w 15 był zajebisty rozrzutnik, ten nie wiem, to był Ursusa? No, ten dechy co pamiętam. Ten taki drewniany, nie? Z boków. Mhm. To był zajebisty rozrzutnik, on fajnie wyglądał. A wiecie, wiesz jaką mam największą bekę? No. Że przez całą 15 nikt nie potrafił przerobić forsznita, rozrzutnika, burnera, nie? Ten jak miał taki zajebisty. Jak nie był? 15? Tak. Nie, był? Nie było, bo nie? Ile razy chciałem na serię, czy coś, nikt nie potrafił przerobić. Stary, czy były, ale nie burnera, co nie? No może nie, no, ale wszystkie były tak zjebane modelowo i w ogóle. A 17 jest, wczoraj wyszła paczka czeskich, kurwa, tych. Jak ale będzie to burnera na pewno, czy po prostu będzie... jakieś inne też. No ale wygląda tak samo jak jego, nie? Dwa takie fajne rozrzutniki. Także też to mega fajnie wygląda. Mam nadzieję, że będą działały, to jest właśnie to na bolusiowo wzięli. No właśnie, to jest niestety in minus tego, że nie wszystkie mogą działać. Na zdjęciach działały, więc mam nadzieję, na że zadziałają. Na bolusiowo fajnie wyglądały, nie? No, forsznity, kurwa, Ursusa jakiegoś by tą ciężką serię zrobił i...
No, zajebiście, więc ludzie myślę, że luty przyniesie wam dość dużo ciekawych serii na naszym kanale. Wreszcie, no ja też jakąś wielką potrzebuję i taką polską brączek musimy sobie zrobić, taką typowo polską 60. Ja też potrzebuję wielką, nie wiem, myślę nad tym, KR pomoże cały czas. No, no ona no, była fajna. I no. na pewno wróci seria z Adasiem, nie? No jo. Oby. Ona odeszła. Ona wróci, gdy tylko będziemy mieli czas na nagrywanie, bo niestety od zera naprawdę połyka dużo czasu do nagrywania, a potem jak wychodzi co do czego, to już nie mamy ani sił, ani już czasu. A damy radę, ogarniemy. Pewno damy radę. No spokojnie, nie ma co się śpieszyć. Gdybyśmy tak mieli od rana do wieczora czas, to byśmy mogli na luzie wszystko poogarnąć. Gdybym ja miał czas od rana, chłopie, to mój kanał by kurwa był zarzucony filmikami. No właśnie. Ja zarzucony. A tak, jeżeli ja mam no, tego czasu, powiedzmy, no na nagrywanie, no gdzieś 3 godzinki dziennie, nie? Nawet no. Czasami 2. Zależy, bo po nocy to... Ja sobie powiedziałem właśnie teraz ostatnio, jak bolek u mnie był, że ja już po nocy nie będę nagrywał, bo się naprawdę kiepsko nagrywa po nocy. Tym bardziej, że ja muszę się starać, żeby być cicho. Bolek się musi starać, żeby być cicho, tylko Adam może trzeć japę, także no. Tak, tylko ja mam wyjebane. Mówię, nie, że... No, nie mam wyjebane, ale... No ciężko, naprawdę nie ciężko się po nocy nagrywa i ja jestem też zmęczony, a ja wolę nagrywać w pełni sił. Odcinki, wtedy te odcinki są takie... No, rzeźkie. Z powerem, rzeźkie, a nie, że przymulamy. A nie, że przymulamy jak inni youtuberzy, niektórzy, nie będę tutaj mówił z imienia, nazwiska. I nie chcę się aż tego oglądać. No zgadzam się. Zgadzam się, że naprawdę lepiej. No ale niekiedy jest tak, że trzeba nagrać tak późnym wieczorem i żeby było też, bo albo nie, to, albo powiem ci, dawno nie miałem odcinka, który nagrywałem naprawdę późno teraz, ostatnim czasem. No jo, bo ostatnio tak. Nie, no ja też ostatni raz chyba jaki film nagrywałem późno, to chyba przed 22 albo 22, tak. No moim zdaniem najlepsza godzina, tak jak mówię, to 18. Dni wolne, nie. No. Najlepsza godzina do nagrywania to jest godzina 13-14. A no, w dni wolne. No tak. A normalnie, tak jak my nagrywamy normalnie, bo no to 17, to nas nie ma. 17-18, no. Wszystkich, no to 17-18 się najlepiej nagrywa. Ale mówię, jeżeli chodzi o dni wolne, to naprawdę w moim odczuciu najlepiej się nagrywa właśnie o takiej godzinie 13-14. Tak 14, jak ja dzisiaj. Bo to jest godzina taka, kiedy się jest naprawdę w pełni sił i się chce to aż nagrywać, nie? Więc ja też, nie wiem, kurde, wstałem specjalnie po 8. Na 9 wlazłem na kompa, zanim ogarnąłem ten od Bizona do Leksiona, kurwa 5 godzin mi zeszło, nagrałem dopiero 14. Właśnie, ale kiedy to szykowanie tego wszystkiego jest najgorsze, żeby nie mam to najgorsze, ogarnę. Że ja muszę pod każdy odcinek save'a szykować. To jest największy to mankament. O, niezły mankament masz, kolega. Japa. Gość. Ty, Adam. Co tam? Nie chcę się zamartwiać, nie? Ale chyba nie starczy ta jedna przyczepa. No nie gadaj, dziwne, bo wtedy na jednej przyczepie... Adam, a którą przyczepą ty wiozłeś to? Tą większą, 21 chyba ton. Kurde, bo... Nie no, może ktoś jajka zbiera? No. Tak. Tam jajka kurwa nie były 3 lata zbierane. No Boże, 4 sezony. Tam z buki kurwa, tam dinozaury wyrosły. Tam jojko już jest. Nie jajko, tylko jojko. Jojko. Pozdrawiamy jajka oczywiście. Nie starcie tego obornika. To przyjedź może, to przyjedź właśnie w fajnie teraz. Weź jeszcze już. Świnie, jeden rozrzutniczek. Nie, wiesz co, nie będę już jechał, bo... Może starczy. Adam, co ty robisz? Jakbyś mógł, to weź case'a i tą siewnik. Jojka zbił. Siewnik mały. Tutaj jest już. Można zabrać. Kurde, jakby starczyło, to by było zajebiście. Nie trzeba było... Nie, no na pewno jest starczy. Chociaż, kurwa, tu jest już coraz krótsze. Może ile starczy. Ile mamy jajek w plecaku? Nie mam pojęcia. A to się idzie sprzedać, czy co? Ja nigdy nie zbierałem jajek w farmingu. A ja nie mogę chyba zobaczyć, ile jest jajek w plecaku, bo nie jestem adminem. A mi się nie chce teraz naciskać. No to wystarczy do sklepu i tyle. No, to jadź. Albo idź. To było? Koło Denton Bakery, tak? Jak my $500 dostaniemy za to. Za jojko. Git. $500 za jojko? To ja chciałem sprzedać jajko. Ty, Adaś? Mhm. Masz chwilkę? No i jestem w mieście, a co, kupić ci coś? Nie, weź ładowarkę weź stąd, nie? Poczekaj, bo jestem w mieście i sprzedaję w tym momencie. Sprzedałem coś? Adaś, weź. Ej. Tak, 376, inne, dawaj. No widzisz. Co tam? Weź, leć ładowarką na świnie szybko. O kurwa, szybko leć po worki. No nie, to szybko. I przywieź mi jedną łyżkę obornika. O Boże. Ale szczerze, ja czaj, że jeszcze z jedną łyżką obornika jechałem na niej? Na manitce. Serio? No, to jest 21, to jest 25 lat. Dziwne, tam na to pole mi starczyło, jak ja rozwoziłem, mi starczył jeden. To pozdro.
No na przykład. To, to ja pozdrawiam. Nie, nie starczy mi na poprzeczniak, a wolę, żeby wszystko było zrobione. No to ja już tu jestem. Jedź, powiedz. Jakie ujebany! Same jeszcze nigdy tak nie widziałem ujebanego ciągnika. A mi się nie podobają, jak są brudne. No kurwa, nie widać szyby. No, to ładna szyba. To nieźle, będę się aż pachelką, kurwa, schrobanie, nie? No zaraz ten, z górki skoczę, bo ja się rozpędzę do tej góry tu. Amortyzatory i na się wegnam. Ty jeszcze się pieprzysz na 7? No, ty czaisz to, że nie starczy mi dokładnie na poprzednie, chociaż może starczy. Dobra, przyjać Adaś to już będzie na rozrzutniku jednak. Nie, raczej nie starczy, ale naprawdę mało mi zabraknie. Dobra, ja już jestem na świniach, ładuję ci jedną i spadam. Dobra, to dawaj tutaj. Ja jeszcze mam trochę na rozrzutniku 25%, ale... Kurwa, chyba jednak starczy, ty. Jedziesz nie już? Nie fiasolec. Ja no, myję. Czekaj, nie jedź jednak. No nie wiem, że starczy ci. Starczy, no. Nie, sorry Adaś, ale myślałem naprawdę, że nie starczy. Nie bądź zły na mnie. Weź się od razu, kejsem i zjedź. Z jednej strony i tak musiałem zjechać, i tak więc. Dobra. Byłem pewien, że mi zabraknie, ale widzę, że jeżeli będę tutaj w miarę oszczędzał na poprzeczniaku... Patrzymy, jeb. Zabrakło mu 4 metra, Adam przyjeźdź. Weź Adam siewnik i chodź, idziemy siedzieć już na ten. Nie wiem, robi ktoś agregatem przed nami, czy nie? Jakim agregatem? No trzeba przed kukurydzą pod agregatem zrobić. Jak ja będę odcinek kończył już. Właśnie. Ile ty masz minut? 30 prawie. Aha. Serio? Nie, no sobie żartuję, 26. Aha. No tak. No ale to i tak, ty. O. Kurwa, czekaj, 5. Nie mam nawozu. 4. Ja już wysypałem. 3. 2. 1. I... Adam przyjedzie. O kurwa. Pierdole. Idealnie wyliczone. Tu został taki mały plac. Poczekaj, ja to kopnę. Nie, poleciało na niego. Co ty gadasz? Serio? W tym momencie jestem silny, że starczyło idealnie to, co się też ostatnio tak miałem gdzieś. Gdzie ty balek jesteś? Ja na polu podjechałem do niego. Którym? No teraz już jestem u nas. No to nie, wyprowadzam same, ja będę się na samych odcinkach siać. No śmiało, dobrze. Ty, będzie można zrobić sobie ten agregatem któryś, a dwójka sieje. Też będzie spoko akcja, Adaś. Jakim agregatem? No bo trzeba agregatem robić przed nami, bo przecież jest po orce, nie? Aha, no tak, to większy agregat tam, się przyda. Tam było talerzowanie. Nie ma większego. Duży agregat trzeba kupić. Jest większy ten 20 coś metrów. O, no to gitara. Kupimy. Nie no, świruję, ja pojadę, wezmę jakiś duży ciągnik do niego, żeby szedł jak burza. A nie, mamy. Ale to jest talerzówka, kurwa. To nie jest typowy agregat. Typowy nie, agregat to jest... weźmiemy ten agregat, ten niebieski, chociaż z nim coś porobimy. No i można go sprzedać, jak najmniej. Ale gdzieś z 2 godziny przed musiałby agregat pojechać. Nie, przed nami. Trochę zrobić, tak 1/4 pola już, to nawet wiesz. No trzeba ruszyć się, bo tak to nie ma szans. Więc gitar są, Nelson 7 są. Dobra, ja czekajcie, wracam. Ja jeszcze odstawię sobie, mam nadzieję. Boże, Bolek znowu na kubu, tak samo ja zostawię. Nieprawda. Nie, a chodź tutaj, Bolek. Co? Chodź i spójrz na tą beczkę. Toż to kurwa szczyt chamstwa, jak na parkingu mnie pod Biedronką, na dwóch miejscach parkingowych stanął. Ja ostatnio, dlatego ja rozrzutnikiem ostatnio chciałem tu stanąć, a ni chuja, ani z lewej, ani z prawej i pozaparkowałem go kurwa pod gadą. Dobra, to tylko Adam mógł zrobić, ale dobra, tak. W tym odcinku to na tyle. Ja lubię, mam tak. Nadzieję, że wbijemy dużą ilość łapek, także dziękuję wam serdecznie za obejrzenie i trzymajcie się, na razie, cześć. Cześć. Halo.